Tomasz Gocłowski, syn Mateusza Herbufola, sędzia ziemi nurskiej, właściciel rodowego majątku Gocły koło Czerwina, działacz sejmikowy i sejmowy, poseł na sejmy z lat 1662-1673. Będąc w podeszłym już wieku wraz ze swoją małżonką, a nie mając dzieci, postanowili swój majątek przeznaczyć na godziwy i Bogu przysparzający chwały cel. Była nim fundacja klasztoru Bernardynów w Ostrołęce. Zakon ten był jednym z dwóch ugrupowań zakonu braci mniejszych, franciszkanów, a nazwa pochodziła od imienia jego założyciela, Bernardyna z Sieny. Jesienią 1664 roku Tomasz Gocłowski rozpoczął wykup parcel pod przyszłą budowę i już po kilku miesiącach miał do swojej dyspozycji ponad 50 działek gruntu i ponad 25 placów z domami mieszkalnymi, których zresztą pewną ilość otrzymał w darze. Z pomocą pospieszył także starosta ostrołęcki Jan Koz oraz burmistrz ostrołęcki Stanisław Swodny. Budowę klasztoru rozpoczęto w 1665 roku. Do wznoszenia budowli wykorzystywano glinę z ceglenic zbudowanej na łące siedliska za zezwoleniem starosty Jana Kosa. W 1667 roku Bernardyni otrzymali od Jana Kazimierza zwolnienie wszystkich posiadłości od wszelkich czynszów, a w 1669 roku Michał Korybut nadał łąkę samorzędnia z prawem kopania gliny oraz zezwolenia wyrąb drzewa w Lasach Królewskich i wywożenie 14 fur tygodniowo. Zapisem z 1672 roku otrzymali od Tomasza Gocłowskiego 20 tysięcy florenów polskich. 23 maja 1665 roku król Jan Kazimierz podpisał pozwolenie na osadzenie Bernardynów w Ostrołęce, a biskup płocki Jan Gębicki powołał specjalną komisję mającą wprowadzić zakonników do miasta. Dokonało się to w dniu 13 czerwca 1666 roku, w dniu świętego Antoniego Padewskiego, pod którego to wezwaniem założony został konwent i którego imię nosić miała nowa świątynia. Dla pierwszej, zaledwie kilkuosobowej grupy Bernardynów na czele z gwardianem konwentu ojcem Jerzym Lipskim rozpoczęły się teraz lata ciężkiej, mozolnej pracy, zarówno tej materialnej, budowa klasztoru, kościoła i budynków gospodarczych, jak też duchowej, prowadzenie i rozszerzanie prac religijnych oraz zjednywanie społeczności wiernych. W dniu 15 lutego 1696 roku biskup płocki Andrzej Chryzostom Załuski dokonał uroczystej konsekracji świątyni. Był to jednonawowy kościół posiadający trzy ołtarze: główny świętego Antoniego z Padwy i dwa boczne: świętej Anny Samotrzeć i Matki Boskiej Pocieszenia. Ten ostatni zasłynął wkrótce licznymi cudami wśród wiernego ludu, to też szły ku niemu pielgrzymki, szczególnie z głębi Krupiowskiej Puszczy, zostawiając różnorodne włota, przede wszystkim z bursztynu. Nowo wybudowany kościół, drewniany klasztor i budynki gospodarcze mogły powstać nie tylko dzięki pracowitości zakonników, ale również licznym przywilejom i darowiznom, poczynając od króla Jana Kazimierza, a potem Michała Korbuta Wiśniewieckiego, poprzez okoliczną szlachtę, ostrołęckich mieszczan i ludność okolicznych wsi. Długa, bo obejmująca ponad 250 nazwisk, jest lista dobroczyńców klasztoru, a wśród nich Ignacy Działkowski, Herburawicz Podstoli i Wojski Nurski, Jan Glinka, skarbnik ziemi różańskiej, Jan Jakub Staniszewski, chorąży łomżyński, Józef Cyliaski, podczaszy czernichowski, Antoni Bukowski, notariusz ostrołęcki, Laurenty Grodzicki, dzierżawca Lelisa, Katarzyna Prajsowa z Gdańska. W XVIII wieku klasztor odnotował zarówno liczne sukcesy, jak też niepowodzenia, a niekiedy wręcz klęski. Nade wszystko w tym okresie wykonano wiele prac budowlanych, remontowych i wykończeniowych. Pozłocony i polichromowany został główny ołtarz, wybudowane wielkie organy i droga krzyżowa oraz dwa nowe ołtarze: Najświętszej Maryi Panny i Świętego Franciszka. Odrestaurowana biblioteka klasztorna, wnętrze kościoła, ozdobione piękną polichromią przedstawiającą życie i cuda świętego Antoniego z Padwy. Na życiu klasztoru, jak i całej Ostrołęki, negatywnie odbiły się dwa nieszczęścia, które na nie spadły: wojna i morowe powietrze. Czas powstania styczniowego był kolejnym egzaminem dla ostrołęckich braci Bernardynów.
Szczerze oddani sprawie narodowej, współpracowali z powstańcami w organizowaniu ceremonii religijnych, przy składaniu powstańczej przysięgi, święcili sztandary, błogosławili oddziały, spowiadali i udzielali komunii świętej. W pomieszczeniach klasztornych przechowywano broń, amunicję, opatrunki i tajne dokumenty. Na korytarzach klasztornych ćwiczono się w strzelaniu, w celach szyto czapki konfederatki, a niejednokrotnie i ukrywano powstańców. Zakonnicy organizowali różne uroczystości kościelne, głosili kazania, prowadzili misje, śpiewali pieśni religijno-narodowe z Bożym Coś Polskę na czele, wzmacniając poprzez to wiarę, nadzieję i patriotyczne uczucia. Spotykały ich za to srogie represje ze strony rządu carskiego, aresztowanie, oddawanie pod nadzór policyjny za nieprawomyślność, osadzanie w cytadeli i wywózka na Sybir. Po wstłumieniu powstania styczniowego z rozkazu władz carskich klasztor ostrołęcki został w 1864 roku zamknięty, przy czym część zakonników rozproszono po innych zgromadzeniach, a część wywieziono na zesłanie. Pozostał tylko jeden z nich, brat Antoni Spiro, który przez ćwierć wieku, aż do swojej śmierci w 1889 roku, pełnił rolę opiekuna klasztoru. Dziś snem wiecznym spoczywa na ostrołęckim parafialnym cmentarzu. Cały majątek zakonny został skonfiskowany, przechodząc w ręce rządu carskiego, a kościół oddany pod zarząd diecezjalny. Zarówno pierwsza, jak i druga wojna światowa przyniosły znaczne zniszczenia po bernardyńskiej świątyni, usuwane nakładem wielkich sił i środków przy dużym zaangażowaniu kolejnych proboszczów i ofiarności mieszkańców miasta. Szczególne zasługi poniósł ksiądz prawat dr Józef Biernacki, pierwszy proboszcz utworzony w 1978 roku i pierwszy dziekan dekanatu Ostrołęka Południe od 1985 roku. Tragiczną dla Kościoła okazała się noc z 13 na 14 marca 1989 roku. Wybuchł wówczas pożar, który dokonał znacznego spustoszenia wewnątrz świątyni. Spalił się główny ołtarz i organy. Poważnie uszkodzony został dach, boczne ołtarze i witraże, jak też tynki ścian i sklepienie wraz z unikatowymi freskami. Pan Jezus kiedyś powiedział do Tomasza Gocłowskiego i do przodków tutaj mieszkających, że chce zamieszkać w swoim domu. Chcę, żeby był tu Kościół. Wiemy, że Tomasz Gocłowski jako fundator uczestniczył w wojnie szwedzkiej. Po zwycięstwie nad Szwedami to on chciał postawić pomnik wdzięczności za zwycięstwo nad Szwedami. I był urzędnikiem, więc znał się na tych przepisach, zorganizował fundację. Razem z tutejszymi ludźmi zbudowano ten kościół przez 30 lat. W tamtych czasach, gdzie była taka technika, jaka była, zbudowano ten piękny kościół, mury grube, sami ludzie robili cegłę, wypalali i z tejże cegły zbudowano. To był koniec XVII wieku. Na początku XVIII wieku rozpoczęto budowę klasztoru, czyli tam, gdzie zakonnicy mieli mieszkać. Pod koniec XVIII wieku wybudowano krużganki, właśnie tam, gdzie są stacje drogi krzyżowej z tyłu kościoła. Taka jest krótka historia tego naszego kościoła. Zakonnicy bernardyni byli przez 200 lat w tym miejscu i później tak zwana kasata zakonów sprawiła, że część zakonników przewieźli do innych domów klasztornych, a część nawet na Syberię. I został tylko jeden, Antoni Spiro, który
Tu modlił się, opiekował. Gdy zmarł, pochowano go na cmentarzu parafialnym przy kapliczce. Tam jest pomnik właśnie jego. I wtedy ten kościół wzięli pod opiekę księża diecezjalni Sfary. I tak było, aż 1 listopada 1978 roku ksiądz biskup Mikołaj Sasinowski utworzył nową parafię. Była parafia Farna i powstała parafia Klasztorna. Tu pierwszym proboszczem został ksiądz Józef Biernacki, który zrobił w ciągu tych prawie 10 lat właśnie wielkie, wielkie remonty, prace budowlane z malowidłami i poszedł na zasłużoną emeryturę. Po tym rozpoczął posługę proboszcza ksiądz prawa Czesław Roszkowski. Jego czas był taki trudny, koniec czasów komunistycznych i po tych misjach patriotycznych powstał pożar w tym kościele. Po tym pożarze ksiądz prałat świętej pamięci nie był w stanie dalej pracować, remontować, wziął rok urlopu, bo bardzo to przeżył. Nowym proboszczem został ksiądz kanonik Witold Bruliński, który razem z parafianami ten kościół właśnie odrestaurował wewnątrz i też przeszedł na emeryturę, mieszkając tu w naszym klasztorze. Kiedy przybyłem tutaj, to właśnie rozpocząłem dalsze prace. Ksiądz biskup Stanisław Stefanek powiedział do mnie, że chce, żeby tu było sanktuarium. Otrzymaliśmy relikwie świętego Antoniego z Padwy 13 czerwca 2007 roku w czasie wizytacji. Dzisiejszy pobernardyński zespół klasztorny to najcenniejszy zabytek architektoniczny Ostrołęki. Kościół w stylu barokowym, zwany perłą północnego Mazowsza, zbudowany jest na planie krzyża, jednonawowy, z cegły, tynkowany o długości 40 metrów, szerokości 11 metrów i wysokości 13 metrów. Znajduje się tu 9 ołtarzy, które wykonane zostały z drewna w XVIII wieku. Z tego samego okresu czasu pochodziły freski pokrywające sklepienie, ściany naw, tęczę prezbiterium, kaplice boczne i filary chóru muzycznego i ołtarze i malowidła uległy zniszczeniu podczas pożaru w 1989 roku. Obecnie są już odrestaurowane. Przed kościołem znajduje się prostokątny dziedziniec z XVIII wieku zwany Kalwarią, otoczony z trzech stron krużgankami ze stacjami Męki Pańskiej. Z kościołem łączy się XVII-wieczny klasztor. Jest to jednopiętrowy budynek składający się z czterech skrzydeł i z części frontowej. Thank you.
podziemiach kościoła bernardyńskiego pochowano około 400 osób. Jest to ponad 100 zakonników związanych z tym konwentem, jak również blisko 300 przedstawicieli szlachty, okolicznej szlachty. W kryptach dokonywano pochówków nieprzerwanie od końca XVII wieku przez cały wiek XVIII. To najstarsza część kościoła, której budowę wszczęto po śmierci fundatora Tomasza Gocłowskiego w 1676 roku. Całość budowli została ukończona po 20 latach i wówczas świątynia została konsekrowana. Wiedzę o pochówkach ojców i braci oraz dobrodziejów konwentu czerpiemy z tablic zmarłych, które zachowały się do naszych czasów jedynie w formie fotokopii kart z klasztornej kroniki. Tablice z imionami zmarłych ojców i braci, oprócz danych takich jak imiona i nazwiska czy daty zgonów, zawierają nazwy godności zakonników, informują o sprawowanych przez nich funkcjach, urzędach, święceniach, zasługach, przymiotach, chorobach, przyczynach zgonu, niekiedy konkretnym miejscu pochówku. Wśród ponad 100 duchownych byli wybitni ojcowie prowincji wielkopolskiej Bernardynów, między innymi prowincjał Cyprian Górski, Antoni Rychliński, definitor oraz członek misji apostolskiej Andrzej Pokrzywnicki, eksprowincjał i kustosz prowincji Franciszek Miaskowski, Edward Koszut, kilku definitorów prowincji, jeden gwardian z konwentu poznańskiego. Zostali tu również pochowani gwardianie ostrołęccy, wikariusze, kaznodzieje, spowiednicy, profesorowie teologii, wybitni bracia, w tym na przykład Klemens Łopiński, zmarły w 1735 roku, specjalista od budowy organów, jak też malarz, tercjarz Joachim Gmachowski, który zmarł w 1799 roku i mógł być zaangażowany w malowaniu płócień Drogi Krzyżowej, które mogą Państwo teraz oglądać w korytarzach świątyni. Przy niektórych nazwiskach zmarłych braci są adnotacje określających ich jako laboriosus albo devotus, to znaczy albo pracowity i albo pobożny. Są one wyróżnieniem i zdarzały się dosyć rzadko. I tutaj może warto przytoczyć nazwisko brata Seweryna Wołoszczyńskiego, który był uważany za pobożnego, a za pracowitego na przykład ojciec Piotr Przyłucki. Pracowity i pobożny zarazem był wspomniany wyżej brat organmistrz Klemens Łopiński, a nabożny, miłosierny, pracowity był brat Jacek Uzdowski. W opinii pobożnego odszedł również ostatni rektor kościoła pobernardyńskiego, ojciec Antoni Spiro, którego grób znajduje się na cmentarzu parafialnym. Ale również spoczęli tutaj bracia zakonni sprawujący funkcje rybaków, farmaceuty, organistów. Dane z XIX wieku z kolei pokazują nam niekiedy konkretne miejsca pochówków w podziemiach kościoła, na przykład pod dużym chórem albo w grobowcu braci. Cenne informacje odnośnie pochówków dostarczają nam również tablice z nazwiskami zmarłych benefaktorów konwentu. W przeważającej liczbie byli oni stanu szlacheckiego, ale chowani byli tutaj również magnaci oraz mieszczanie. W przypadku dobrodziejów, oprócz imion, nazwisk i daty zgonu bądź pogrzebu, tablice ze spisem zmarłych dostarczają informacji o urzędach, czyli takim nieodłącznym i pożądanym elemencie przy nazwisku każdego szlachcica. Niekiedy mamy informacje o pokrewieństwie, o fundacjach na rzecz Bernardynów, o płatach za pogrzeb, o konkretnym miejscu pochówku. To znakomite źródło dostarcza nam też wiedzę o ludziach związanych z Bernardynami, ale też rzuca światło na część społeczeństwa okolicznych ziem Rzeczypospolitej.
Listę zmarłych dobrodziejów otwiera nazwisko Tomasza Gocłowskiego, zmarłego w 1676 roku, a zamyka nazwisko Antoniego Bukowskiego, pochowanego w 1839. Zasadniczo jednak pochówki kończą się na 1807 roku. Przeważająca ilość pochówków dotyczy przedstawicieli szlachty z ziemi łomżyńskiej oraz różańskiej. Brak jest pochówków z ziemi wiskiej, która obok tych dwóch wspomnianych ziem stanowiła okręg kwestarski konwentu, czyli de facto był to taki obszar, na którym zakonnicy zbierali jałmużnę i prowadzili w tym zasięgu działalność duszpasterską. Ale w klasztornych kryptach spoczęli również przedstawiciele szlachty z sąsiednich okręgowi kwestarskiemu ziem, między innymi z Makowskiej, Nurskiej, Liwskiej, Zakroczymskiej, Płockiej, Dobrzyńskiej i Łęczyckiej. Także widzimy, że jest to ogromny, ogromny zasięg. Krypty kościoła ojców Bernardynów w Ostrołęce stały się głównie nekropolią rodzin szlacheckich. Nie łudźmy się, że każda z tych rodzin to samotna wyspa. To po głębszej analizie okazuje się, że to w poważnej części jedna wielka rodzina, ponieważ były one ze sobą od pokoleń skoligacone. Zostali tu pochowani Glinkowie, na przykład skoligaceni z Białymi, Bukowskimi, Mostowskimi, Przeradowskimi, Pilchowskimi, Nosarzewskimi, Skarżyńskimi, a ci z kolei z Godlewskimi. Były też rozbudowane rodziny Wądołkowskich, Zbierzchowskich, Brzezińskich, Ponikiewskich, Jabłonowskich, Niedziałkowskich oraz Zielińskich. Wielu przedstawicieli tych rodzin fundowało wyposażenie tej świątyni. Ja dzisiaj nie będę Państwu mówiła o poszczególnych przedstawicielach, którzy fundowali, ale chciałabym zwrócić uwagę na kilka nazwisk takich kluczowych, które odegrały ogromną rolę w historii tego miejsca. Choć trzeba zaznaczyć, że wysiłek każdego z przedstawicieli tych rodzin wpływał na funkcjonowanie tej wspólnoty, na takie nieprzerwane funkcjonowanie tej wspólnoty przez okres około 200 lat, więc to jest również ogromnie ważne. Są wśród nich fundatorzy zespołu zabudowań, ważniejsi fundatorzy elementów wyposażenia, syndycy konwentu oraz ludzie zaangażowani w działania wojenne, dla których podziemia kościoła stały się miejscem wiecznego odpoczynku. Spoczęli tutaj główni fundatorzy, a więc Tomasz Gocłowski, Ignacy Niedziałkowski i Antoni Bukowski. Ale również został pochowany tutaj starosta ostrołęcki Jan Kos, którego ojciec wspomagał fundację u czasu jej zarania. Tomasz Gocłowski, inicjator sprowadzenia Bernardynów do Ostrołęki, fundator, który zapewnił warunki terenowe pod budowę pierwszych drewnianych inwestycji, które Bernardyni wznosili własnymi siłami, oraz zabezpieczył fundusz na powstanie murowanej świątyni. Jeden z hojnych przedstawicieli społeczeństwa sarmackiego o szczególnym rodzaju dewocji, pragnący ugruntować prestiż wśród szlacheckiej braci oraz zaskarbić łaski i życie wieczne. Należał on do pionierów w tej dziedzinie na obszarze Mazowsza Północno-Wschodniego. W Konstytucji Sejmowej z 1667 roku oraz w testamencie sporządzonym w 1672 roku fundator zobowiązał się do budowy murowanego kościoła. Tomasz Gocłowski zmarł bezpotomnie w 1676 roku. Nie mamy niestety przekazów, czy drewniana świątynia Bernardynów była miejscem uroczystości pogrzebowych fundatora. Czy był nią na przykład kościół parafialny w Czerwinie, do tej parafii Gocłowski należał. Trudno też stwierdzić, gdzie złożono trumnę, ponieważ o tym testator nie wspominał w swoim testamencie. W chwili zgonu Gocłowskiego testament dopiero nabierał mocy wykonawczej i dopiero wówczas przystępowano do budowy murowanego kościoła.
O tym, że w obecnej świątyni trumna z ciałem fundatora była w krypcie pod prezbiterium, wiemy z przekazu dopiero z początku XX wieku Hipolita Gawareckiego, który odbywszy podróż po tej części Mazowsza, opisał jej lokalizację. Miejsce to potwierdza również lokalizacja portretu autorstwa nieznanego artysty z XVII wieku, jak wiemy nieistniejącego już portretu, i iluzjonistyczne epitafium, które powstało w drugiej połowie XVIII wieku podczas wykonywania polichromii kościoła, a także wiszący właśnie nad nim portret fundatora. Obraz został zawieszony najpewniej na wysokości pochówku w obecnie stojącym kościele po ukończeniu jego budowy, czyli w latach 90. XVII wieku. Razem z Tomaszem Gocłowskim spoczęła również jego małżonka Marianna z Bogdańskich. W 1709 roku pochowano w kryptach drugiego najważniejszego fundatora, czyli Ignacego Niedziałkowskiego Wojskiego Ziemi Nurskiej, syndyka konwentu, który zapisał fundusz na budowę murowanego klasztoru. Rozpoczęła się ona w 1713 roku. W 1709 roku pochowana tu została również jego matka, Anna Niedziałkowska, podstolina nurska. W testamencie zapisała, że ciało zaś memu obieram sobie w kompanii jej z synem moim kochanym, grób i spoczynek wieczny w kościele ostrołęckim ojców Bernardynów, którym zalecam się pobożnej pamięci i modlitwom. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w 1712 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe Jana Kosa, wojewody smoleńskiego, starosty ostrołęckiego, syna starosty o tym samym imieniu, uczestniczącego w procesie fundacji w latach 60. XVII wieku. Zabalsamowane ciało jego spoczęło początkowo u Bernardynów w Ostrołęce, następnie przewiezione zostało do kościoła jezuitów w Toruniu. W Ostrołęce zaś pozostało serce starosty. Na pogrzeb przybyło wiele osobistości, przedstawicieli duchowieństwa i magnaterii. Był również prowincjał prowincji wielkopolskiej Ludwik Załuski, biskup płocki. I w 1774 roku odbył się pogrzeb trzeciego najważniejszego fundatora, którego hojność przyczyniła się do powstania stacji drogi krzyżowej, tak zwanych krużganków, czyli Antoniego Bukowskiego, podstolego ziemi łomżyńskiej. 10 lat wcześniej pochował tutaj swoją małżonkę Teresę Skrajewskich, łowczynię ziemi łomżyńskiej, wielką dobrodziejkę całego zakonu Bernardynów. Antoni Bukowski, podobnie jak Tomasz Gocłowski, rozstawał się z tym światem, nie pozostawiwszy potomków. W tym przypadku mamy zapis, że fundator spoczął w kryptach na wysokości ołtarza Świętego Krzyża, więc tutaj po tej stronie świątyni. Pozostawił testament, w którym obracał sumę 1000 czerwonych złotych w gotowiźnie na klasztory, i nie tylko na klasztor ostrołęcki, ale na okoliczne tutaj klasztory na Mazowszu, i wszędzie przeznaczał te pieniądze na msze i na reparacje dachów. I testator tutaj z kolei w tym testamencie zapisał to pragnienie, że chce być pochowany właśnie w Ostrołęce, w kryptach Bernardynów, kościoła Bernardynów w Ostrołęce. Wspomniany w testamencie Antoniego Bukowskiego jego synowiec Michał Bukowski był podkomorzem królewskim i był również wykonawcą testamentu. Był również osobą bardzo związaną z ostrołęckimi Bernardynami. On zmarł 10 lat po Antonim Bukowskim. Miał syna Antoniego Bukowskiego.
Ten drugi Antoni był synem Bukowskiego i Konstancji Spudłowskich. Był sędzią pokoju powiatu ostrołęckiego, właścicielem Suska, Rzekunia, Daniszewa, Rozwór, Drwęcy, Dynusów i innych wsi. I jak Państwo spojrzą tutaj po mojej prawej stronie, to epitafium, to właśnie to jest epitafium Antoniego, tego drugiego Antoniego Bukowskiego, syna synowca, czyli syna Michała Bukowskiego. I to był jedyny wyjątek, kiedy dokonano pochówku już bardzo późno, bo w 1839 roku. Krypty bernardyńskie stały się również miejscem spoczynku syndyków apostolskich, czyli takich osób, które sprawowały nadzór nad majątkiem zakonników, osób szalenie wpływowych, reprezentujących interesy konwentu na zewnątrz w różnych sprawach spornych i osób, które cieszyły się zaufaniem bernardynów. I tutaj mamy spośród 19 syndyków klasztoru, 14 zostało pochowanych w kryptach. I spoczęli tutaj również członkowie ich rodzin. Warto w tym miejscu również zaznaczyć pochówek zmarłego w Kupiskach, niedaleko Łomży, w 1731 roku syndyka apostolskiego całej prowincji wielkopolskiej Bernardynów, czyli Jana Szembeka. To wyjątkowa persona w galerii magnaterii Rzeczypospolitej XVIII wieku, bodaj najbardziej wyniesiona spośród pochowanych w podziemiach bernardyńskich. Podkanclerzy koronny, kanclerz wielki koronny, marszałek Sejmu, sekretarz królewski, brat prymasa Stanisława, człowiek niezwykle wpływowy, można powiedzieć kolekcjoner starostw Zambrowskiego, Kolneńskiego, Grudzińskiego i Kartuskiego. Niestety nie zapisał się godziwie w historii. Przy wyjątkowym egoizmie, który go cechował, potrafił być też szczodrobliwy, ale jedynie dla zakonników. Pierwszy pochówek mieszczanina odbył się w 1760 roku. Odnotowano wówczas nazwisko Adama Karczewskiego, być może dlatego, że był zakrystianem i pochowano go w kryptach braci. Jednak dopiero od 1791 roku możemy wskazać taką większą liczbę pochówków mieszczańskich, ale no nie było tego też wiele, bo tylko 17. I chciałbym jeszcze taki ostatni wątek poruszyć. Omawiając pochówki w kryptach ostrołęckich, chciałabym się odnieść do pochówków z okresu Konfederacji Barskiej, która trwała w latach 1768-1772. Konfederacja Barska to czyn zbrojny szlachty polskiej, utworzony w Barze na Podolu w lutym 1768 roku. Konfederaci przysięgli obronę wiary i niepodległości Rzeczypospolitej. Wystąpili przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, popierającym go wojskom rosyjskim. Pragnęli zniesienia ustaw narzuconych przez Rosję, zwłaszcza będących gwarantem równouprawnienia równowierców. W czasie trwania Konfederacji w kryptach pochowano zarówno żołnierzy króla wyprawianych przeciwko konfederatom, jak i tych przedstawicieli okolicznej szlachty walczących po stronie Konfederacji. Pochowano tu również kaznodzieję bernardyńskiego ojca Emiliana Nowotczyńskiego, który duszpasterzował konfederatom w okolicy Wizny i został śmiertelnie pobity przez Rosjan. Tych kilka osób pochowanych w kryptach w okresie Konfederacji należy tu wymienić. Część pochówków odbyła się jeszcze przed przystąpieniem ziemi łomżyńskiej do Konfederacji, czyli przed datą 3 sierpnia 1769 roku.
po stronie królewskiej Bernarda Mostowskiego, dowódcę wojsk króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, po stronie konfederatów Michała Rożnowskiego, jeźdźca chorągwi pancernej Piotra Sapiechy, Jana Jakuba Małachowskiego, setnika Konfederacji Ziemi Nurskiej, Jakuba Kamińskiego, jeźdźca Konfederacji Barskiej. Jeszcze w okresie trwania Konfederacji w 1772 roku zmarł Antoni Glinka, jeden z przywódców Konfederacji Ziemi Łomżyńskiej. Natomiast zmarł śmiercią naturalną. Chciałabym tu jeszcze wspomnieć też bardzo dzielnego człowieka, przedstawicieli szlachty z okolicy Ostrołęki, mianowicie Szymona Tadeusza Suskiego. Był synem Mikołaja Zenona Suskiego, sędziego ziemi ziemskiego Zambrowskiego i Marianny Zgodlewskiej. Szymon Tadeusz, wojski mniejszy łomżyński, urodzony około 1723 roku, po śmierci ojca odziedziczył niewielką wieś pod Ostrołęką Zabiele. To pierwszy z tych, którzy rozpoczęli poważniejszą działalność konfederacką na terenie ziemi łomżyńskiej. Z przywódcą konfederatów barskich Józefem Puławskim łączyły go więzi krwi. Ja mówiłam Państwu o tym skoligaceniu rodzin szlacheckich. Warto tutaj dodać, że Józef Puławski poprzez rodzinę Zielińskich, która miała swoje gniazdo w Wąsewie, był skoligacony w tej części Mazowsza z co drugą rodziną szlachecką. Obaj, zarówno Suski, jak i Puławski, byli prawnukami Ludwika Zielińskiego, podkomorzego łomżyńskiego, cioteczno-ciotecznymi braćmi. I w 1768 roku miał około 45 lat i to prawdopodobnie on zaczął organizować młodzież, gotując powstanie w ziemi łomżyńskiej. Wybrany na początku 1769 roku marszałkiem Konfederacji Ziemi Łomżyńskiej, zrzekł się marszałkostwa na rzecz Kazimierza Puławskiego, którego 3 sierpnia entuzjastycznie szlachta wybrała tutaj na zjeździe w Ostrołęce. Szymon Suski wybrany został do jego asysty. Zaangażowany był w pracę Rady Generalnej Konfederacji Barskiej. 12 lutego Puławski w fortecy Jasnogórskiej wydał uniwersał dla mieszkańców ziemi łomżyńskiej, w którym mianował Suskiego swym generalnym zastępcą i powierzył mu naczelne dowództwo wojskowe i upoważnił do ściągania podatków i ofiar na rzecz Konfederacji. Puławski podporządkował Suskiemu również oddziały konfederackie z ziemi nurskiej i różańskiej. A po upadku Konfederacji, gdy 18 sierpnia 1772 roku skapitulowała Częstochowa i ogłoszeniu amnestii przez Rosjan w 1773, Szymon Suski wrócił do Zabiela i zmarł 10 lat później, czyli w 1782 roku. Warto również podać, że podczas sierpniowego zjazdu w Ostrołęce oprócz marszałka ziemi łomżyńskiej wybrano 17 konsyliarzy Konfederacji, która od tego momentu obejmowała pełnię władzy nad ziemią i jej mieszkańcami. I spośród 17, w grupie tych 17, 7 zostało pochowanych w ostrołęckich kryptach. Byli to Antoni Glinka, Ignacy Zambrzycki, Roch Klicki, Szymon Suski, Ludwik Mostowski, Antoni Bukowski, Aleksander Mostowski. Na skutek burzliwej historii Ostrołęki i braku odpowiedniego nadzoru po kasacie klasztoru w 1864 roku pochówki uległy zniszczeniu. Ale jest to nadal cmentarz tych kilkuset osób, które poprzez
pewne reprezentacje próbowałam tu Państwu przywołać. Warto też o nich pamiętać w ten czas zadumy nad życiem i śmiercią. Dziękuję bardzo za uwagę. Jednym z najwspanialszych obiektów architektonicznych w Ostrołęce, nie tylko w Ostrołęce, na skalę Mazowsza, jest zespół poklasztorny ojców Bernardynów. Historia jego sięga drugiej połowy XVII wieku. Po kilkuletnich walkach ze Szwedami, zwanych Potopem Szwedzkim, sędzia ziemi nurskiej, obywatel ostrołęcki, Tomasz Gocłowski, wywodzący się, mający majątek rodowy w Gocłach koło Czerwina, bardzo zasłużony dla regionu, ale i dla kraju, wielokrotny poseł, wymieniony przez Sienkiewicza w Potopie, ponieważ był już w poważnym wieku i nie mieli z żoną potomka, postanowił przekazać swój majątek na zbudowanie i osadzenie Bernardynów w Ostrołęce. Decyzję w tej sprawie podjął król Jan Kazimierz, następnie biskup płocki, gębicki i od 1664 roku rozpoczęło się sukcesywne skupywanie działek w Ostrołęce, przekazywanie przez niektórych majętnych obywateli i 66 rok, 23 czerwca, czyli w dniu świętego Antoniego, nastąpiło osadzenie Bernardynów w Ostrołęce. Święty Antoni Padewski, znany święty z Portugalii, działający we Włoszech, był bardzo zasłużony dla krzewienia chrześcijaństwa i on został patronem tego właśnie klasztoru. Budowa nie była łatwa. Usytuowano ją nieco poza miastem. Potrzeba było dużych środków. Bardzo przychylnie się do inicjatywy budowy stosunkował ówczesny starosta ostrołęcki Kos, ówczesny burmistrz Ostrołęki Swodny i bogate rody szlacheckie, szczególnie z południowej części powiatu ostrołęckiego. Wkrótce ten klasztor został wybudowany, był to drewniany budynek i jego poświęcenie nastąpiło w 1666 roku. I teraz rozpoczęła się druga, poważniejsza inwestycja, mianowicie budowa kościoła. Trwała ona okrągłe 30 lat i w 1696 roku ówczesny biskup płocki Załuski dokonał erekcji tego kościoła i odtąd obok kościoła falnego pojawił się drugi ważny obiekt sakralny, jakim był kościół i klasztor Bernardynów. Bernardyni nie tylko działali w Ostrołęce, ale na terenie całego powiatu, a nawet dalej regionów. Utrzymywali się oni głównie z ofiar, które były im przekazywane, a których zresztą nie szczędzono. Budowany kościół był w stylu, to określamy, dojrzałego baroku, jednym z najpiękniejszych na Mazowszu. Był to jednonawowy w formie krzyża. Najpierw było 3 ołtarze, docelowo było to 9 ołtarzy i równocześnie był duży plac, kalwaria, były krużganki, gdzie były stacje drogi krzyżowej i sukcesywnie wyposażano, uzupełniano, poprawiano. Szczególnie ważny był wiek XVIII, kiedy w klasztorze Bernardyn, ojciec Walenty Żebrowski, namalował freski zarówno na sklepieniu kościoła, jak również na ścianach. Przypomnijmy, że kościół był jak nowe czasy bardzo duży, miał ponad 40 metrów długości, 11 metrów szerokości, 15 wysokości. I te freski przedstawiały sceny z życia świętego Antoniego Padewskiego, alegorie pół roku, wiosny, lata, jesieni, zimy oraz kwiaty, ptaki. No, były to przepiękne, ta polichromia uznawana za jedno z najpiękniejszych w ogóle w polskich kościołach.
nie omijały klasztoru różnego rodzaju zawieruchy, tak jak i miasto już na początku XIX wieku, w czasie wojen napoleońskich. Rozegrana była tu bitwa w 1807 roku między wojskami francuskimi, rosyjskimi, między innymi generał, który zginął, Kompana, został pochowany w podziemiach, bo były dość duże podziemia klasztoru, gdzie chowani byli zakonnicy, dobrodzieje, jak to czas mówimy, gdzieś powiedzieli, sponsorzy klasztoru oraz żołnierze, powstańcy. Również przy klasztorze działała szkoła. Szkoła, która kształciła młodzież, głównie chłopców, później dziewczęta. I ta szkoła przez długi czas funkcjonowała, zarówno w czasach I Rzeczpospolitej, w czasach działalności Komisji Edukacji Narodowej, jak również zaboru pruskiego, czy też Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Również klasztor został bardzo poważnie zniszczony w czasie kolejnej wielkiej bitwy, jaka rozegrana była w Ostrołęce 26 maja 1831 roku. Wówczas to żołnierze polscy, a głównie z tak zwanego 4 Pułku Piechoty Liniowej, czyli czwartacy, bronili się właśnie w murach klasztoru, krużganków przez długi czas. Dopiero sprowadzenie dział, rozbicie murów spowodowało, że musieli się przedzielać na drugą stronę Narwi. O tych walkach pięknie mówi wiersz Juliusza Mosena, niemieckiego poety, Pułk Czwarty, gdzie między innymi jedna zwrotka poświęcona jest Ostrołęce. Pod Ostrołęką wróg się dumny zżyma, kłębi się wokół dzikich hordy wał. Śmierć lub zwycięstwo, tu wyboru nie ma. Z bagnetem w ręku nie padł ani strzał i już dla innych odwrót był otwarty. A kto to zdziałał? O, to był Pułk Czwarty. Również obronie klasztoru w tej bitwie poświęcony jest piękny obraz Jerzego Kossaka, który oryginał znajduje się w siedzibie biskupów łomżyńskich. Kolejne powstanie, powstanie styczniowe, zakonnicy bardzo czynnie włączyli się w pomoc powstańcom. Nie tylko tu błogosławiono powstańców, śpiewano pieśni patriotyczne, ale również przechowywano broń. I no niestety po upadku powstania represje dotknęły no, cały kraj, w tym również i Bernardynów. Nastąpiła w 1864 roku kasata zakonu Bernardynów. Zakonnicy zostali niektórzy przeniesieni do innych konwentów, niektórzy trafili na Syberię. Pozostał tylko jeden, ostatni, ojciec Antoni Spiro, który aż do 1889 roku opiekował się klasztorem, który włączony został następnie w struktury kościoła parafialnego Farnego. Okres międzywojenny, funkcjonowały te dwa kościoły, no plus jeszcze trzeci garnizonowy w Wojciechowicach, a po wojnie, zresztą w czasie i pierwszej, i drugiej wojny, zarówno w budynkach klasztornych, jak i w samym kościele, często chronili się ludzie przed ostrzałem, bombardowaniami. Tam zresztą miały swoją siedzibę pierwsze placówki oświatowe, na przykład po I wojnie światowej tam się mieściło dzisiejsze pierwsze liceum ogólnokształcące i dzisiejszy zespół szkół zawodowych numer 1 imienia Psarskiego z 1926 roku. Tam również niektóre organizacje. Początkowo był tam ośrodek rektorski podlegający pod klasztor. W 1968 roku powstała samodzielna parafia, a kilka lat później dekanat. Dziś mamy w Ostrołęce dwa dekanaty, właśnie dekanat świętego Antoniego Padewskiego siedzibą w tym budynku kościoła pobernardyńskiego i drugi w kościele Farnym. Najcięższa przygoda, jaką, że tak powiem, doświadczył klasztor, to był wielki pożar 12 na 13 marca 1989 roku. Spłonęło wtedy wnętrze klasztoru, w tym wspomniane przeze mnie wspaniałe freski, portret patrona Tomasza Gocłowskiego, organy, ołtarz. Trzeba było długich lat odbudowy, by wreszcie wrócił do poprzedniego
stanu. Dzisiaj jest to sanktuarium. Sanktuarium, w którym znajdują się relikwie nie tylko patrona świętego Antoniego Padewskiego, ale i świętego Jana Pawła II. Od kilku dni również rodziny Ulmów, błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Jest to wspaniała świątynia, oczko w głowie, tak powiem, Ostrołęczan, którzy darzą tę świątynię wielkim uznaniem. I jest to i z jednej strony wspaniały zabytek architektury, i z drugiej tętniące życiem kościół. Przez całe trzy wieki klasztor i kościół wiernie służyły mieszkańcom Ostrołęckiego Grodu. Były z nim zawsze w złych i dobrych chwilach. Tu niejednokrotnie rozbrzmiewało wesołe Te Deum w radosnych dla miasta i ojczyzny momentach. Tu zwracano się z gorącą modlitwą do Boga i w chwili klęsk i niepowodzeń. Klasztor bernardyński, świątynia pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego, wrosła w historię i tradycję Ostrołęki. To było, tak jest i tak pozostanie na długie, długie lata. 13 czerwca 2010 roku kościół otrzymał miano sanktuarium. Tytuł ten nadał ordynariusz diecezji łomżyńskiej, biskup Stanisław Stefanek. Kustoszem sanktuarium został proboszcz parafii, ksiądz kanonik dr Zdzisław Grzegorczyk. W kościele znajduje się 9 ołtarzy. Główny świętego Antoniego z Padwy, na którym trzyma lilię z dzieciątkiem Jezus siedzącym na otwartej księdze, oraz boczny świętego Franciszka z Asyżu, Matki Bożej Pocieszenia, Ukrzyżowania Chrystusa, Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, świętej Anny Samotrzeciej, świętego Józefa, Chrystusa Miłosiernego oraz Pieta. Polichromia kościoła, która pokrywa znaczną część wnętrza i zajmuje sklepienie oraz ściany, porusza dwa aspekty: życie świętego Antoniego i cuda, jaki dokonał. Freski w klasztorze stanowią cenny zabytek. Kartusz nad łukiem tęczowym zawiera inicjały ABCC oznaczające Antoni Bukowski, Cześnik Czernichowski, fundator fresków. Kolejne freski przedstawiają alegoryczne sceny, symbolikę oraz epizody z cudownego życia zakonnika Antoniego. W niedzielę 13 czerwca 2021 roku biskup Janusz Stepnowski poświęcił misyjny krzyż pandemiczny na dziedzińcu klasztornym oraz ustanowił kaplicę nocnej adoracji imieniem świętego Jana Pawła II.